Wojciech Korfanty urodził się na Górnym Śląsku, w Siemianowicach Śląskich, w obecnej dzielnicy Sadzawka. Co ciekawe, w księgach metrykalnych pisali jego imię Adalbert, nie Wojciech. Nie jest to dziwne, ponieważ w tamtych latach, kiedy Korfanty się urodził, szalała polityka Kulturkampfu Ottona von Bismarcka, który też między innymi wpływał na to, żeby nie wpisywać polskich imion do ksiąg metrykalnych, a ich niemieckie odpowiedniki. Dlatego Korfanty otrzymał na chrzcie imię Adalbert. Oczywiście później udało mu się to zmienić. Zasługę tego, że stał się Polakiem, jak wielu historyków też o tym mówi, zawdzięcza temu, iż niemieccy nauczyciele wbijali mu właśnie ten pruski militaryzm, tą niemiecką historię, której szczerze nienawidził. Za zasługi dla działalności propolskiej rząd polski desygnował Korfantego na szefa Polskiego Komisariatu Plebiscytowego. I z tym jest związane kilka anegdot. Między innymi taka, że Korfanty był tak zapracowanym osobą, że kazał sobie zdemontować klamkę od zewnętrznej strony gabinetu, żeby wpuszczać tylko osoby, które są mu potrzebne i które w tym momencie są obiektem jego zainteresowania. Postronne osoby musiały się obejść niestety smakiem, nie wchodząc do gabinetu komisarza. Druga sprawa to jest historia związana z jego psem. Korfanty był właścicielem wilczura, który wabił się Moryc. Ponoć wytresował tegoż psa w ten sposób, że gdy jakkolwiek ten pies usłyszał mowę niemiecką, rzucał się na takiego agitatora, dotkliwie go kąsając po kostkach, tudzież drąc mu spodnie. Dlatego też ten agitator musiał salwować się ucieczką. Korfanty przede wszystkim był osobą bardzo stanowczą. Nie znosił sprzeciwu, dlatego też wielokrotnie spierał się ze swoimi współpracownikami. Dochodziło często do awantur, między innymi podczas analizy postępów III Powstania Śląskiego. Na tyle pokłócił się z hrabią Maciejem Mielżyńskim, że przypomniał mu, że zastrzelił swoją żonę z kochankiem i tylko to mu najlepiej wyszło. Wpisałby się w coś, co obecnie byśmy nazwali bardzo dobrym PR-em. Był zawsze bardzo dobrze ubrany, chodził do domów mody i po prostu nosił bardzo modne ubrania. Był też mężczyzną bardzo postawnym, bo liczył około 1,80 m wzrostu, blondyn, także mógł podobać się kobietom. Nie dziwi też fakt, że opowiadano o licznych romansach Korfantego, no ale fakty historyczne temu o tym milczą. Korfanty miał tylko jedną żonę, doczekał się kilkoro dzieci. Po III Powstaniu Śląskim, po tym gdy zakończyła się jego rola, włączył się w działalność polityczną na terenie Polski. Był tutaj człowiek, z którym cały czas się zmagał Korfanty. Z ramienia Piłsudskiego na teren Górnego Śląska przybył Michał Grażyński. Był on jednym z oficerów Grupy Wschód, która zbuntowała się przeciwko Korfantemu. Dlatego też to później rzutowało na relacjach obu polityków, szczególnie po 1926 roku, po zamachu majowym, gdy Grażyński został wojewodą. No, Korfanty tutaj, obiektywnie rzecz ujmując, nie miał czego szukać, ponieważ rozpętana kampania nienawiści spowodowała to, że musiał emigrować. Skończyło się to tym, że po pobycie w Czechosłowacji, gdy Niemcy zaanektowali to państwo, wrócił na teren Polski. Liczył na to, że rząd polski go jakoś wesprze, no ale cóż, został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Na kilka dni przed swoją śmiercią został wypuszczony z tegoż więzienia i zmarł, jak to w akcie zgonu zapisano, na chorobę niewydolnościową wielonarządową. 17 sierpnia 1939 roku miał miejsce pogrzeb Korfantego w Katowicach. Była to ostatnia wielka manifestacja patriotyczna propolska na terenie Górnego Śląska przed wybuchem II wojny światowej, ponieważ do konduktu żałobnego włączyli się powstańcy śląscy, oficerowie, również urzędnicy Urzędu Wojewódzkiego, za co zostali później przez wojewodę Grażyńskiego, czyli tego przeciwnika Korfantego, zwolnieni z pracy. No cóż, sam wojewoda także nie pojawił się na pogrzebie. No można powiedzieć, że to było takie polskie piekiełko, które nam jest znane nie od dzisiaj.